Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy film to kontynuacja poszukiwań na starym poniemieckim śmietniku. Jak w ogóle do tego doszło, że wróciliśmy w to miejsce, żeby tutaj pogrzebać i zobaczyć, co tam jest w tej ziemi? W poprzednim odcinku próbowaliśmy namierzyć stare osadnictwo z przełomu XVIII-XIX wiek i natknęliśmy się na stary poniemiecki śmietnik, w którym co wychodzi? Bardzo dużo wszelkiej maści butelek po piwie, butelek po lemoniadzie, jest dużo porcelany, dużo złomu, różnego rodzaju kolorowych sygnałów i próbujemy to zweryfikować, próbujemy zobaczyć, czy ten śmietnik jest związany właśnie z tym osadnictwem, które próbowaliśmy wcześniej namierzyć. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Śmietnik ten zlokalizowany jest w tym wąwozie, natomiast bardzo duża część rzeczy, która została tutaj wysypana, jest na tych skarpach po lewej i po prawej stronie. Ewelina walczy z sygnałem. No i ma pierwszy sygnał, który, powiem Ci tak, że wbrew pozorom to jest kierownica, ale to jest kierownica od starego sportowego roweru, bo zobacz, jak jest wygięta. Spójrzcie sami. Namęczyła się. Także tutaj się zapowiada ciekawie. Rogi mogą być. Może w tę stronę. O, zobaczcie sami, od sportowego roweru. Bierzemy to. Bierzemy. A tak naprawdę to te stare poniemieckie śmietniki są prawdziwą skarbnicą. Co kiedyś ludziom było niepotrzebne, co kiedyś ludziom zbywało, co było przeterminowane, przedawnione i tak dalej, zostało wyrzucone na śmieci. Także my spodziewamy się tutaj naprawdę ciekawych rzeczy, tylko potrzeba dużo cierpliwości i takiej determinacji, żeby w tych śmieciach, w tym metalu wyciągać te właściwe sygnały. Nasze poszukiwania rozpoczęliśmy od miejsca, gdzie w poprzednim odcinku zakończyliśmy. Pokazywałem Wam ten mikrośmietnik rozkopany. Oczywiście my się nim zajmiemy i zakopiemy go, ale generalnie już też prowadzimy tutaj poszukiwania. Stara jakaś dwudziestowieczny garnek, jakaś łopata. A może to nocnik był? Może i nocnik. Już pierwsze butelki też się pokazują. Najciekawsza butelka do tej pory, czy na początek, to jest po jakimś leku, tak? Glockenkase jakiś, no ale wyprodukowany był, czy pochodzi ta buteleczka producencka Köln nad Renem. Także to są bardzo ciekawe informacje dla nas, no i też takie przedmioty, powiedzmy regionalne, które wskazują ludzie tutaj mieszkający, co używali. Mam też ołowianą taką plombę, która była zakładana na butelkę od wina. W tej chwili jest ona nieczytelna, ale takie rzeczy też interesują. Te plomby miały jakieś herby i informacje, skąd takie wino, czy od jakiego producenta pochodziło. Teraz zapraszam Cię do siebie, pokażę Ci, co ja znalazłam. Idziemy zobaczyć, co Ewelinka tam w swojej kopalni wydubała. Z najciekawszych znajdek taka, jak to mogę nazwać, butelka, kanka. Na szpirytus. Na szpirytus? Tak jest. No widzisz, może jeszcze i szpirytus w środku jest. No i złom. Ale tu nie wiem, co to jest. Ma jakieś numery. Ciężko powiedzieć. Właśnie jest dużo takich zagadek, które nie rozszyfrujemy, ale to wszystko bierzemy i nam się to przyda. A tutaj to coś też jest ten zamek. A tu jest od od drzwi, tak? Od drzwi do tego lasu. Zobacz, jak pięknie kiedyś zdobione rzeczy były robione. To no. Chyba z aluminium, co? Chyba tak. Kolejne sygnały. To łopata, fajerka i taki oto dekielek od jakiejś kany. Było naczynie do bimbru, no i mini hełm mi się znalazł. Ale prawdopodobnie była to wazówka. Chyba. No tak mi się wydaje. Kolejny wykopek. Jakieś tam porcelany, szkła się pokazują. Z trzy elementy coś tworzyły całość, albo i więcej. Ale zobaczcie, przepiękna
znajdka. Nie wiem, czy to jest postać jakiegoś dziecka, czy to jakiegoś aniołka, trudno mi powiedzieć. Mosiężny? Tak, to jest jakiś mosiężny, ale z drugiej strony było to wszystko puste. Natomiast szkoda, że się nie zachowało w całości, no ale to jest śmietnik, no to takie rzeczy, takie skarby niekompletne też będziemy tutaj odkrywać. Także cieszę się bardzo, nie? Jest też tutaj dużo kafli od pieca. Przypomniała mi się taka historia związana z wysypiskiem śmieci i z kaflami. Dotarła do mnie informacja, że po wojnie, jak były sprzątanie budynków, mieszkań tych zburzonych, ktoś załadował cały ten gruz z mieszkania włącznie z piecem, a osoby, które później prowadziły poszukiwania na tym śmietniku, w tych kaflach znalazły skarb monet. I to mam z tyłu głowy i każdy śmietnik przyświadcza mnie w myśli, że możemy znaleźć jakiś ciekawy skarb. Na tą chwilę ten niekompletny element jest dla mnie skarbem, z czego też się cieszę. Przepiękne rzeczy. Taki sobie zawiasek, jakaś część od jakiegoś zamknięcia. Stara robota. Tam Ewelinka wykopuje kolejne elementy metalowe. Koronę sobie wykopała. Koronę mówi, że sobie wykopała. A ja kopiąc dołek znalazłem taki plastikowy brelok, gdzie wytłoczony jest numer 18. Jakiś dekelek. Kolejny dekelek. Zamknięcie od czegoś. Ewelinka tam dłubie sobie dziurkę, z której już bardzo dużo wyciągnęła. Jakiś taki, zobaczcie, ale to ma napisy. Jakaś ciekawa rzecz, ale trzeba oczyścić. Zobaczcie, coś tam się ujawnia, jakiś napis od tego elementu, który jest na pierwszy rzut oka bardzo zdobiony i do czegoś ten grzybek był mocowany. Blaszki, pojemniki, ale tak, jest i kałamarz. Zobaczcie, piękny kałamarz. Z atramentem w środku. Wyszedł z atramentem w środku. Nie obijamy się, kopiemy, bo deszcz nadchodzi. I kolejna ciekawa buteleczka, ale ta bez jakiegokolwiek napisu. A tutaj na skarpie wystaje cały talerz. Nie, no nie cały fragment, a już myślałem. Ale ma jakąś sygnaturę, która jest bardzo istotna. Co tu jest za sygnatura? Zaraz zobaczymy. Bawaria, Germany, Niemcy. Także kolejny ślad przeszłości. Ewelinka tam walczy z jakimś sygnałem. Co tam namierzyłaś ciekawego? Jakąś ramkę od czegoś, a nie, drzwiczki, ramka od drzwiczek, tak? I don't know. Nie wie. A ja tutaj w pobliżu, zobaczcie, takie narzędzie, przyrząd do czegoś, trudno mi powiedzieć, co to jest, zakończony dosyć ostro, po środku takie wgłębienie, jakby do siekania czegoś, no trudno mi powiedzieć, co to mogło być. A tym razem z dołka wyciągnąłem fragment butelki i widać na nim jeszcze częściowo napis Wski, Guntowski i miejscowość Christburg, Westpreußen, czyli Dzierzgoń. Mam nadzieję, że uda mi się taką znaleźć, ale całą. Spójrzcie, co trafiło
na śmietnik, zapięcie, sprzączka z fragmentami skóry. Jest to sprzączka pewnie od uzdy końskiej. Dlaczego to ktoś wyrzucił? Przecież to jeszcze można było zregenerować i mogło to jeszcze służyć. Zobaczcie, jaki piękny kielich, kryształ z zorkami. Ach, pięknie to się ogląda. Szkoda tylko, że nie cały, tylko pęknięty. Dokopałem się do takiego sygnału, do garnka. Zobaczcie, garnek, który był nasadzany na kuchenkę. Zaraz zobaczymy, czy coś jest w tym garku w środku. Zazwyczaj w takich miejscach dużo było, ale nie tym razem. Nie ma. A w garku jest coś? Jeszcze jakiś fragment. Co to jest? Jakiś filtr? Czy co to? Cholera wie, co to jest. Prawdziwa skarbnica tutaj różnych rzeczy. Człowiek się nawet wiele nauczy, kopiąc taki śmietnik. A tam dalej zobaczcie, ile się odsłoniło wszelkiej maści porcelany. Będziemy tutaj grzebać, ale ja muszę to robić ostrożnie, żeby się nie skaleczyć. Ale tutaj tego wszystkiego jest, zobaczcie. O, dokopujemy się tam. Nieźle. Kop, kop, może coś wykopiesz. Na razie chrupie. Chrupie i w pięknym stanie. Kałamarz. O, prawie podobny do mojego. Także jest gites. Idziemy tam dalej. Wbrew pozorom nie jest to wszystko głęboko, tylko na tej warstwie takiej tutaj dotąd do 30 cm to jest taka ściółka leśna, a bardziej to co z rzep spadło, to tak to określę. Ktoś po prostu przyjeżdżał tutaj, wyrzucał i czas mijał, co roku liście nawarstwiały czy zakopywały to co ktoś tutaj wyrzucił. Tutaj ujawniła się moim oczom duża łyżka, zobaczcie, ale nie jest to srebrna łyżka, nieraz się trafiają na tych śmietnikach srebrne łyżki, bo jest miękka, elastyczna i pęka, nie ma żadnych sygnatur, ani żadnych zdobień, duża łycha, śmietnikowy skarb. Zobaczcie, z dołeczka, prawie że na wierzchu, dwa feningi. Nawet i na śmietnikach pieniędzy leżą. Dwa feningi, tak z jednej strony trochę pognieciony, a tak z drugiej. A niedaleko tej łyżki, co wcześniej znalazłem, kolejny sygnał i prawdopodobnie jest to, albo na pewno jest to, zobaczcie, część od zegarka. Ale jaja, tuż obok drugi fragment od zegarka. Hu, hu, hu. No to się trafiło miejsce. A tutaj kolejny fragment butelki, tym razem po wodzie mineralnej, a po wodzie dlatego, że jest to jasna butelka, z napisem Ristburg, czyli Dzierzgoń. Krzysiu, kopie tam depozyt. Depozyt czy nie depozyt? Słuchajcie. O. Coś tam stuka. Jest poważna sprawa. A ja znalazłam w międzyczasie takie oto coś na oczko. Spodobało mi się, więc je wziąłam. Jest to prawdopodobnie od zatyczka, od perfum, tak mi się wydaje. A ty co? Ja wykopałem swój depozyt. Zobaczcie. Pewnie o, jakiś. Pewnie jakiś. No, nocnik. Kapelusz. Kapelusz. No jak nakładka jakaś. Nie wiem od czego. Nie wiem od czego, ale była chwila emocji. Jak na grzybach.
dewagujemy sobie, co to mogło być. Jakieś łóżko, element od wieszaka? No tak może nie bardzo, bo jak wieszak montowany, no to w ten sposób, prawda? Jakoś. Albo od środka, tu montowany, stąd tak, wiesz. No ale jest jakieś możliw, łóżko. Możliw, pięknie biło. Ja. Nie dziucha. Ale niestety. Takie coś od czegoś. A tym razem kolejna część od lampy naftowej. Ta część, gdzie regulowało się wielkość płomienia. No proszę, proszę, zawsze coś, co sygnał, to coś ciekawego wychodzi. Ja również mam kawałek łyżki, tylko ten mój kawałek łyżki troszkę zdezelowany. Także do niczego innego się nie nada jak na złom. Za swoją wytrwałość dostałem taką oto nagrodę, bo musiałem się nakopać tutaj. Ale zobaczcie, jaki ładny półmisek, podstawka i to mosiężna, bo tutaj widać, zadrapałem ją trochę. Są te popękania i ewidentnie widać. Piękna, piękna śmietnikowa jakaś podstawka, podkładka stoi, jak trudno powiedzieć co. Pięknie to wygląda. Ja na skraju tego lasku taki piękny, ładny, kuty zawias znalazłem. Ewelina coś tam dłubie, już idąc w kierunku samochodu. Nic. Nic. Nie mam się czym pochwalić. I tym miłym akcentem będziemy kończyć dzisiejsze poszukiwania. Jak widzieliście, śmietnik to prawdziwa skarbnica. Śmietnik to prawdziwa historia, bo pokazuje nam tak naprawdę, co przeszłe pokolenie używało na co dzień, co ich nie interesowało, czy co zostało zniszczone, zostało wyrzucone na śmieci. Dzisiaj te śmietniki są dla nas nie lada gratką. Nie było może całych butelek, nie było dużych monet srebrnych, o których mówiłem, że można znaleźć na śmietniku. Nie było innych cenniejszych materialnie przedmiotów. Ale nas to nie zraża, bo my tu wrócimy. To tylko jest namiastka tego, co przeszukaliśmy i co wam pokazaliśmy. A tak największym skarbem jest to, że udało nam się tutaj trafić, troszkę pogrzebać, poszukać i... Myślałam, że powiesz, że ja. No ty też jesteś skarbem. No to wiadomo, każdy ma swój skarb. Także na pewno tu wrócimy. O, tak powiem, na pewno tu wrócimy. To nie jest już koniec poszukiwań w tym miejscu, gdzie jest śmietnik. Zrobiliśmy tutaj porządek, bo też tutaj ktoś z poszukiwaczy przed nami trafił, także te dołki pozakopywaliśmy. Stłuczki postaraliśmy się ukryć, żeby to było schludnie, ładnie i estetycznie, bo i tak by było to na nas, że my to zrobiliśmy, a chcemy tego po prostu uniknąć. Jeżeli chcielibyście w jakiś sposób się nam oddzięczyć, że fajny film wam nagraliśmy, zostawcie komentarz, taktyczny lajk, no i oczywiście subika, żeby być na bieżąco z tym, co prezentujemy. Także do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.